Polsce w obszarze rozwiązań chmurowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpił olbrzymi wzrost. Klienci zrozumieli, że jest to najlepszy sposób na niskokosztowe przetwarzanie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy adaptacja rozwiązań chmurowych przekroczyła nasze oczekiwania. Jeżeli można porównać to do krajów zachodniej Europy, IDC, International Data Corporation, zrobiło badania w tym roku i w centralnej i wschodniej Europie, do której Polska należy, około 40% używa rozwiązań chmurowych w różnej formie. Kolejne 20-25% planuje w najbliższym roku. To daje około 60-65% klientów w ciągu najbliższych 12 miesięcy korzystających bądź będących korzystaniem z rozwiązań chmurowych. W Europie Zachodniej jest to 80%. Mamy sporo do nadgonienia. Jeżeli można się zastanowić, dlaczego te rozwiązania chmurowe są tak naprawdę dobre i tak bardzo dobre, tak jak wszyscy o tym mówią, trzy rzeczy. Pierwsze, bezpieczeństwo. Dane przechowywane w chmurze przechowywane są przez firmy, które specjalizują się w tym. My wydajemy miliardy dolarów na bezpieczeństwo. Firmy, które specjalizują się w tym, robią to po prostu lepiej. Poziom bezpieczeństwa, przechowywania bezpieczeństwa danych w chmurze jest dużo wyższy niż chociażby w serwerowniach, czy w domu nawet. Druga sprawa, łatwość przenoszenia tych rozwiązań niezależnie od miejsca, gdzie się z nich korzysta. Czyli jeżeli otwieramy nowy oddział, te same rozwiązania od razu są dostępne. Jeżeli dodajemy nowych pracowników, funkcjonalności, te same rozwiązania są dostępne. Można przenosić w bardzo łatwy sposób. I trzecia sprawa, koszty. Wstępne koszty wejścia w przetwarzanie chmurowe są dużo, dużo niższe. I totalny koszt liczony w przestrzeni na 3, 4, 5 lat jest dużo niższy przy rozwiązaniach chmurowych. Do tej pory rozwiązania typu on-premise, czyli takie, które musimy zainstalować, wdrożyć u nas w serwerowni, u nas w firmie, wiążą się z dużymi kosztami wstępnymi. Klienci mogą te koszty wstępne znacznie obniżyć i przez to wykorzystywać to inne narzędzia, które do tej pory były niedostępne dla nich. Małe i średnie firmy są w stanie korzystać z narzędzi profesjonalnych, narzędzi sprzedażowych, marketingowych, do wspomagania klientów. Te narzędzia były niedostępne do tej pory. Po prostu cena wstępna była zbyt wysoka. Wdrożenie są prostsze, bo są to standardowe wdrożenia. Cena jest niższa i łatwość używania w oparciu o chociażby platformy przenośne jest dużo wyższa. Dlatego rozwiązania chmurowe moim zdaniem pozwalają na podniesienie innowacyjności, zwiększenie konkurencyjności i szybszą ekspansję.